Dzień dobry, cześć. Obecnie znajdujemy się nad Soliną. I w poprzednim shorcie pokazałem nasz nowy domek na te wczasy. No i dzisiaj chciałem Wam go pokazać troszeczkę bardziej z bliska. Spoko, bo ma taką opcję, że można wejść z tyłu i z przodu. Są dwa wejścia. Dwie sypialnie. Jest dość przewiewny, ale tu widzę, że muszki już nableciały do środka. Nie musieli się ich pozbyć przed snem. Jedną już wypuszczę. Poleciała. Rzuciłem na ciebie. Sorry. Wejście ma dodatkową moskitierę, także jak się otworzy i zostawi samą moskitierę za piętą, to nic nam nie wleci do środka. Tak jak na przykład tutaj nam powlatywało. Ale zaraz zapnę tą moskitierę i mniej muszek będzie w środku. Moskitiera znajduje się również na oknie, bo tutaj poniżej jest taki prześwitujący materiał. Jest też fajna sprawa, bo więcej światła wpada do namiotu. Jak widać, jest tutaj dość widno. Sypialnie są dość ciemne, takie szare, dzięki czemu się mniej brudzą, bo w poprzednim namiocie mieliśmy białe i naprawdę było znać wszelkiego rodzaju brud. No i o namiocie to chyba tyle. Pokażę go jeszcze z zewnątrz. Sporo malinek napinających. Fajny kolor, mało brudzący się. A tutaj mamy z zeszłego roku przyczepionego też tarpa. Dzięki temu zyskujemy również miejsce na zewnątrz, gdzie możemy sobie zjeść coś na świeżym powietrzu. Tak sobie go zawiesiliśmy, więc nie zawiewa nam tutaj. Z całego naszego wypadu film dodam na pewno po powrocie do domu, więc zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Zostawcie tam, jak możecie, jakiegoś lajka. Będziemy bardzo wdzięczni.